jedno z drugim. Cześć Peter. Cześć. Znajdujemy się na statku, chyba na Łajbie. Będziemy dzisiaj pływać po rzece Łabie. Powiedz mi, Peter, co tutaj fajnego w tych Podebradach można byłoby zwiedzić? Co byś polecał takiego? No, czym słynie ta miejscowość? Tak? No to ja nie wiem. Rybami na pewno. No to oprócz ryb. Wiem, że to jest, wiadomo, że ryby są piękne, Łaba jest piękna. I co jeszcze tu byś polecał? To mnie zaskoczyłaś właśnie tym pytaniem, no nie wiem. Na pewno te lody czarne są dobre. No, czarne lody, no. Tak. To tak. No ale z czego Podebrady słyną? Co to, jakie tu fajne miejsca są? No łaźnie. Łaźnie, no. A to ja muszę wiedzieć, ci no, rzekać. Co Basia, ty najlepiej wszystko wiesz, bo ty już tyle razy tu z Kasperem była, że to wszystko wiesz, no. A ty nie wiesz? W Podebradach to kolonada, na spacerki takie zahrada tam jest taka piękna. No, ale... Zachrada to jest ta promenada cała, tak? Tak, tak, ta promenada. No, no i te łaźnie, te masaże, tak? A masaże po czesku to kury? Nie, to też masaże. To też masaże. A te kury to co to jest? To ne, kury, no to są masaże, no. Tak, to... kury to są masaże, no, tak? No, no właśnie. A byłeś na kurach? Nie, nie mam czasu. Aha, to ten... Cały dzień ja łowię ryby. Jesteś już po treningu. No. Dzisiaj nachytałeś bardzo dużo ryb. No i jesteśmy na pięknej wycieczce po rzece Łabie, prawda? Tak. Jedziemy popatrzeć na usek, gdzie se lowi, to zobaczymy z łodzie ten usek. Tak, tak. Gdzie zawodowcy siedzą, widzisz, tu już się przygotowują się, no. Tak, do zawodu. Tak. I to zobaczymy, tu jest otworek zawodów. Je. Aha, otworek zawodów tutaj widzimy, tak. Prawda? Jak widać, Peter skończył trening, to i mało zawodników zostało. Wszyscy już pojechali, prawda? Tak, tylko sześć zawodowców. Sześć zawodowców tylko siedzi. To nie Franta? To Franta tu. To machamy. Tu Franta. Franto! Ciao Franto! Ciao Franta! My jedziemy fritz. No to tu okolo rzeki to jest taka droga na lyżworolki. O, pięknie. I to my jeździmy codziennie po treningu. Basiu jsme nauczyli na lyżworolkach jeździć. No i jeździmy tu codziennie 10 km na lyżworolkach. To teď był tydzień taki dobry dla Basiu, bo nauczyli jsme i na lyżworolkach. No i oczywiście też dla Kaspera, bo ho nauczyłem też troszeczkę wędkować tu na tej rzece. Czyli Peter, dziękuję ci. Nauczyłeś mnie jeździć na bruslach, no. A Kaspra nauczyłeś chytać, prawda? Tak, tak. No i super. No, troszeczkę mam nadzieję, że coś mu tu dalo ten tydzień, czyli, że jsme tu lovili. Tak, czyli bracie kochany, dziękujemy ci za piękną no. naukę. Peter, zeszłoroczny zwycięzca, Kacprowi robaki przygotowuje, żeby też może wygrał. Tak. Wszystkie tajemnice mu zdradził.
I te, tego lituję, bo... Ja tu jestem po coś, no ja pilnuję Zanęty, żeby nic nie dosypał. A, rozumiem. Bo Kasper w ciągu tygodnia napajal mnie winem, napajal. I zradziłem tyle rzeczy, że może nie chciałem tyle zradzić temu Kasperowi. No ale tak to wychodziło i co już, no. Już nie da się nic zrobić. Wczorajśmy popili, Kasper uciekał, nie dał się opić. Chciałem ho opić, żeby zapomniał o tym, co mu powiedziałem. Nie dało się, uciekał z pokoja, z Frantą jsme ho hamovali, nie mogliśmy ho utrzymać. No. Także Kasper jest w pełnej formie. To się okaże. Tiger! Já musím pro tebe, Kasper, ještě raz uvazit. No Baša, vidíš, že tak skončilem na závodách. Michala nemá, já musím přetěrat tu Zanętę. Oj, ten Michal vzal sobě dovolenku. Vzal dovolenku i já, no to už pár let nerobilem, což takého, no. I nejde mi to, od Kaspera rękawiczku počívám. Cześć! Cześć! O, jest Michał! No! Stary! Teď jsem to říkal Basi na film, že Michal vždycky přes trojku si to. Já přes nejhrubší. No, to si budu pamatovat. O, nowa dostawa słowików, proszę bardzo. Świeżutkie, z Chin. Maver, maver. Nie. Jesteśmy już po losowaniu. Wylosowałam dla Kacpra. Nie wiem, czy Kacper będzie zadowolony. Co? A8. Tak? To te same stanowisko co rok temu. A, to dobrze? Nie, no normalnie. Cieszę się, że sektor A, bo nie trzeba daleko jechać. No nie jest to dobre losowanie, bo skrajny sektor. A na jutro? A jeszcze nie wiem. Ale na jutro sektora nie znasz? Jeszcze nie, bo jeszcze nie było losowania. No. Nie, dzisiaj to... masz A8. No to wygrać z tego stanowiska nie wygram, ale ten sektor A jest dobry, chciałem go wylosować. Aha, to dobrze. Na pewno połowimy sobie tam rytry. A C byś chciał, czy nie? Tak. Ach, rozumiem. A co, na jutro C jest? Nie, jeszcze nie wiem. To identycznie, to te same stanowisko co rok temu. Zanęta już przygotowana? Tak. Patrzę, czy się zmieści do 20 litrów. Rzadko kiedy masz 20 litrów pełne, prawda? No nie wiem, nie pamiętam takiej sytuacji. To właśnie. Ja też nie. 20 litrów towaru. Idziemy właśnie na nasze stanowisko. Kacper, widziałam, że dzisiaj się przyprawiłeś porządnie. Tak. Zanęta przygotowana na tip-top. Długo ci to zeszło, widziałam. Wyciągnąłem też wnioski z zeszłego roku. Także to przy tej Zanęcie to godzinę pracowałem. Nigdy tyle czasu nie pracowałem jeszcze przy Zanęcie. Bardzo długo. O, nasze graty wyrzucone z samochodu. Czyli teraz zabieramy się do wyniesienia tego do nas stanowiska. Kacper weźmie dwie rzeczy i to będzie ostatnie jego przyjście tutaj. Mamy jeszcze 15 minut do wejścia na stanowisko. Patrzę, Kacper, co on tam robi. Co tam robisz? Oglądam film z zeszłego roku, z pierwszej tury, gdzie miałem te same stanowisko. A, naprawdę? No. Identyczne? Nie no, A8 i teraz też jest A8, to jest te same stanowisko. Pokaż.
W tamtym roku to było tak, że bankowo się ustawiłem na tyczkę, miało być leszcze i chyba tam przez godzinę czy półtorej z tej tyczki nic nie złowiłem i miałem tylko jedną odległościówkę, która nawet nie była wygruntowana i jeszcze złowiłem 10 kg, byłem piąty w sektorze. No zobaczymy teraz, jak już jestem typowo przygotowany pod tą odległościówkę. A włączyłem to, żeby zobaczyć, na jakie odległości łowiłem wtedy, ale to patrzę, że było około 32 metrów, to tak samo będę dzisiaj łowił. Przez chwilę był sygnał wejścia na stanowisko. Powolutku zaczniemy rozkładać sprzęt, gruntować odległościówki. No i za 2 godziny zaczniemy łowić. Wszyscy zawodnicy, jak widać, szykują się, uzbrajają odległościóweczki. Za chwileczkę pewnie będą gruntować. Podejdę, zobaczę, jakie spławiki Kasper tutaj przygotował. Ilu gramowe. Dwunastka. I dziesiątka. Widziałam, miałaś spławiki, wędki przygotowane ze spławikami. Jeden było dziesiątka, drugie dwunastka. Teraz ten dołożyłeś, trzeci jaki? Mam 2 dziesiątki i 2 dwunastki. 2 dziesiątki i 2 dwunastki. Ale tak naprawdę dwunastki są tutaj zbędne. One bardziej na jutro są przygotowane, a dzisiaj są jako takie zapasowe, bo to 10 gram w zupełności wystarczy. Jutro ma dużo mocniej wiać i dlatego na jutro są 2 trzynastki przygotowane. Większość zawodników tutaj widać po boku, po prawej i po lewej stronie, no rozkłada boloneczki. Tak, tak, dlatego, bo jest dzisiaj wiatr do bolonki, ale no ja stwierdziłem, że postawię jednak na odległościówkę, bo w tym jestem dużo, dużo lepszy, tak? Chociaż teraz troszkę żałuję, bo ten wiatr miał być niekorzystny dzisiaj na bolonkę, no ale żadnej nie przygotowałem, więc już nie zdążę. No ale... odległościówką też sobie poradzimy, mam nadzieję. Sygnał do kontroli zanęt. 2,5 czerwca. I po kontroli. Tak. To była szybka kontrola. W tamtym roku nie wiem, ile braliśmy białych robaków. Mało. A teraz mam 1,75 i 0,75 kasterów. Nieźle sobie. No. Grubo. Zobaczymy, czy to w tym kierunku będzie dobrze. Pokażemy jeżyki. Widziałam, że będziesz łowił troszeczkę dalej. Tak, no takie pechowe miejsce na dnie, bo pełno zaczepów jest i dopiero tak 34 metry nie ma. Też są, ale mniej. Jakieś takie dno, no niedobre jest coś.
No to by wiało ostatnimi dniami, to może coś tam, wiesz, z drzew na... Nie, to coś twardego na dnie, jakieś korzenie. A, rozumiem. No nic, jeszcze mamy 10 minut. Poważnie? No. No kurde, na szybko. Szybko, szybko, żeś się ulepił. Przykryj, żeby nie wyschło. Oj, oj, oj. Tutaj w ogóle nęcą też mogę pokazać i tyczki, i baty, także no, nie jest tylko za sama odległościówka. Mieszanka przygotowywana do nęcy. Do donęcania. Proszę bardzo, ale bogata na picie. Szok. Wiesz. Oby rybki tylko popały dobrze dzisiaj. Masakra. To takie będą 4 godziny intensywnego łowienia, jak będą ryby, bo tutaj cały czas będzie trzeba donęcać. I mam nadzieję, cały czas będzie trzeba wyciągać te ryby i donęcać, wyciągać ryby i donęcać. Także to będzie takie piękne wędkarstwo. Piękne zawody, mam nadzieję. Zaczynamy. Pierwsze zacięcie i patyczek jest. Podpatrzymy otworek, jak zacznie, czy łowią chłopaki, czy nie. Bo jak na razie u Kacpra to tam jest cisza i spokój. Ryby jeszcze chyba się nie obudziły. Ale jak widać, tutaj też jest cisza chyba i spokój. Słychać właśnie między chłopakami zaskoczenie, gdzie ta ryba się podziała, gdzie ona jest. Są zdziwieni, że tyle ryb w takiej pięknej rzece, a ich nie ma na razie. Się powoli zacznie rozkręcać. Troszeczkę jesteśmy zaskoczeni, że nie od razu, ale będzie dobrze, tak myślę. Jestem bardzo dobre myśli. Super nastawiona. Mam takie przeczucie, że za chwilę te ryby
tu się pojawią. Zaraz będziemy mieli branie za braniem. To niemożliwe. Kurwa, ten zaczep. No. Pierwsze branie, pierwsza ryba. O, sąsiad rzucił mi. Uważaj. I co? Bo rzuciłeś moje stanowisko, a ja rybę mam. Jezu. I co teraz? No jeszcze nie zaczepiłaś. Dobra, nie zaczepiłaś. Już myślałam, że znowu. Myślałam, że wiesz co, kolejny. A to nie lasz, to plen. Ale piękny. Ojeju. Albo jaś. Cudo. O. Piękny jaś. Kamper ma dwie dziury w podbieraku, ale na szczęście nie na takie ryby. O, ponad kilowy jaś. Ojej, jaki cudny, no. Jaki piękny. Kolejna, z tego co widzę, duża ryba. Kasper też mówi, że chyba duża ryba raczej. Mam ponad pół kilo. No. Ale tam słowo zapięte. Ktoś mamy takie super trzy ładne ryby w podbie w siatce.
31 zimy. Naprawdę wypada nam bardzo fajnie. Z tego co wiem, to tam w sektorce słabo, słabo. Jeszcze tam z rybą praktycznie chłopaki po 2-3 rybki mają nieduże. U nas na razie jest dobrze. Woda ewidentnie zwolniła, czyli powinny być już ubrania takie pewne. Dobrze jest zanęcone. No i co? Akurat brania nie było widać, bo kulą strzeliłeś. No te precyzyjne nędzenie, jak jest tak mało ryb, to super działa. No właśnie super. Zauważyłam, że jak precyzyjnie nęcisz, to od razu bach, ryba. Dobra. O, widzę te krąg. Ła. Ogólnie dobrze nam idzie. Nie będę jeszcze nic zapeszać, ale na razie widzę, że tutaj jest, nie jest źle. Zobaczymy, czy mi się uda nagrać branie. Ale branie zepsuło. Było. Zapatrzyłem się na kaczkę. Kaczki uważajcie, no. Ładna? Oho. Brutalnie weź. Widzisz, tam gdzie kula, tam ryby. No, ładna. To płoć, co? Krąb. A krąb, a tak wygląda z daleka jak płoć.
słońce wyszło i nic nie będę teraz widzieć. Elegancko, super. Bardzo ładne ryby. Świetnie, świetnie się ustawiły po prostu. Elegancko. No. Odległość, precyzja, nęcenie, wszystko po prostu daje twoje rezultaty. Ale się wkręciły, co? No, masakra. Masakra. To zobacz, jakie ryby. No, piękne. I krąpik, po pół kilo każdy. Ale mówię, to jedyny jesteś, który łowisz na 30 którymś tam czwartym metrze, prawda? Tak, tak. No, no wszyscy 25, 26. Ja pierdzielę, masakra. Za 800 gram. No. Ale i konsystencja, i wszystko działa po prostu, ta zanęta. No, precyzja nęcenia, no wszystko, no dzisiaj tak jakoś tak na razie. Żeby się tylko nie zdeskoncentrował. Tak, tak. Ja ci nie przeszkadzam, ty tutaj sobie pracuj. Ten czas, który tu spędziliśmy, nie poszedł na marne. No nie, nie. Łowię naprawdę mega. Patrz, jaki krąbek. Dobra, ty pracuj, a ja uciekam i będę ci siedziała tu za plecami, żeby cię nie rozpraszać. Kacko. A, mrówki mnie jedzą. Zobaczymy, czy będzie granie. Tak jak mówiłam na początku, będzie rzut. Sakra, co? No. Zarzut, kula, zacięcie i tak cały czas. Zarzut, kula, zacięcie i ryba. Normalnie niesamowity to jest widok. Kacper tutaj trenował, może nie za dużo, dużo podpatrywał. Dużo się nauczył. Dużo wina wypił z Petrem, żeby trochę się dowiedzieć.
się odejść, bo dość szeroko. Już odchodzę, odchodzę. Szybko. Nie będę przeszkadzała kaczkowi. Kasper już widzę, że jest zmęczony, a jeszcze została godzina. Za godzinę będę widziała już wszystko, jak stoimy w naszym sektorze. Teraz no ciężko, mówię, no ciężko mi cokolwiek ocenić. Niesamowite, deszcz pada, ale jest tak gorąco, żeby nie kamera, to można byłoby siedzieć bez parasolki. Kasper moknie i od razu schnie, moknie i schnie. Niedługo się dowiemy, jaka waga, który w sektorze, wszystko się okaże. 4 godziny przesiedziałam za Kacprem, także trudno mi ocenić łowienie innych zawodników. Widzę tylko kolegów po boku, no ale to jest tyle ryb, że naprawdę ciężko cokolwiek ocenić. Dobrze tej topoli to tak pod koniec nawaliło na tą wodę. I tak całe, w tamtym roku tak były całe tak, zawody, tak. A jaka to męczarnia. A teraz tylko 15 minut do końca. Nie do podbieraka. Ależ nie, w sensie. No. Ale duża ryba jest teraz.
albo waleczek. Ale grzyłkę widać pewnie. Chyba leż, bo to powierzchni. No ale jeszcze grzmi. No, to będzie jakaś dziwna ryba. Zaraz zobaczymy. To leż. Mamy ulawiczki za stawu, nie? Co to jest? Pewnie nie jest to mała ryba. Co to jest? Płoć wielka chyba, tak? Czekaj, nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, nie, co to jaźń? O, jaki piękny. Nie taki duży jak pierwszy. No, ale już za 700 gram taki. Ale fajnie wziął, co? Ale mam dzisiaj ryby piękne. No, cudne. O, jaki piękny. Popatrz, jak ten żyga. Ale się najadł. Napapany. Mocno. Okno. Jakaś dziwna ryba. Zmęczony jesteś, co? No to jest taka, ale to jest przyjemna praca. Szkoda, jedną rybę więcej można było jeszcze złowić. Ale jesteś zmęczony, co? Masakra. Bez przesady. Już nie być taki, wiesz, skromniutki. Kacper, dla mnie łowiłeś super. No, powiem ci szczerze, że naprawdę... Dzisiaj jestem ze swojego łowienia sam zadowolony. Tak. Miło się, strasznie. Obserwowałam cię 4 godziny. Naprawdę pięknie, fajnie się na to wszystko patrzyło. No, to już takie było łowienie na 90% moich możliwości. Momentami można było troszkę lepiej, ale ogólnie w porządeczku. Cały czas pracowałeś. Zarzut. No ale to nie tylko ja. No, tak mówisz, jak byłbym bohaterem. Tutaj wszyscy tak robią. No dobrze, ja mówię o tobie akurat. No ogólnie nie. Wszyscy zawodnicy. Wszyscy robią tutaj tak samo. Tak. Można? Możesz. Teraz stanę tutaj. Zvednout ten. Nahoru, nahoru. On to musí zvednout sám. Já to vysypem. Dobrý. Dobrý. Zobacz, či nemá nic. Takže jsem. Možná zpravdit, či tam nemáš vezírku nic? Zkoušet ten vezírek. Podívej se do vezírku. Není tam nic. Není tam nic. Ciężko. Oj, 16. No. Ile jeszcze ten? 800, a tam ją? 500. Wygrałem. 16 930. Mówiłam, że jesteś dla mnie. Bo dzisiaj jest super łowiłem. Jest. Już podpiszę. Bo to podpisał. Już podpiszę. 340. Podpiszę. No! 380 gramów. Jest. Super! Już szybciutko podbiegnę, pokażę dzisiaj twój przyłów. Aż normalnie. Zobacz, jakie piękne ryby. Ja cię nie mogę, dawaj szybko. Ole! No to ja to wszystko widziałam. Pięknie. Brawo, Kacper! Pięknie. No cóż, Kacper, gratulacje. 4 godziny siedziałam. Nie udało się, łowiłeś bardzo dobrze. No ale wiesz, no. No co wiesz, no skromny jesteś. Tak, nie, dobrze łowiłeś, obserwowałam cię przez 4 godziny. Ale to godziny. Też trzeba mieć troszkę szczęścia, żeby ten dzień był dobry, żeby no, to wszystko wychodziło. To nie jest tak, że same umiejętności, odrobina szczęścia jest potrzebna. Wygrałem z zawodnikiem, który łowił na otworku o jedną rybę. No. Także tak. No to szczęście, mogłem o tą jedną rybę mniej złowić. Ja wykorzystałem ci praktycznie 95% brań, żadna ryba nie spadła.
Generalnie to było na 90% możliwości łowienia. Już więcej się tutaj, ja bym więcej już nie złowił. Także jestem mega zadowolony, bardzo. No cóż, jutro sektor C i też tak będziemy walczyć, prawda? Tak, jutro będę walczył, ale to nie jest tutaj wynik najważniejszy, tylko to, żeby się uczyć. Ja tutaj przyjechałem specjalnie na tydzień. Co prawda przez ten tydzień dwa razy łowiłem tylko ryby, ale widzisz, popatrzyłem na Petra. Wypiłem bardzo dużo wina, za dużo, bo ja ogólnie nie piję alkoholu. I no i to wszystko to było potrzebne. Jestem właśnie tutaj Petrowi bardzo wdzięczny, że trochę mi zdradził sekretów. To nie są jakieś wielkie rzeczy, ale to są detale, które powodują, że mając odpowiednie umiejętności, mogę być trochę lepszy. Rok temu, jak tutaj byłem, łowiłem na tym. Ja nie jestem lepszy niż rok temu, ale nie znałem takich pewnych detali w zarzucaniu, w topieniu żyłki. To są takie niuanse, które pozwalają być skutecznym w tak trudnych warunkach, no bo to jest rzeka, tak? Głęboka rzeka, płynąca, także... To cóż, Kasper, jeszcze raz gratuluję dzisiejszego dnia. Jutro już, jutro walczymy o jak najlepszy wynik. Si nenahrávejte. No, 9 kilo. Tak. A kašle rybky? 9 kilo urodí. Jenom. Witam. Cześć, cześć. Cześć. Żaden z was dzisiaj nie stanie na pudle, oczywiście. No ale jeden i drugi dobrze by się pochytał, tak? No. No. No Kasper będzie na pudle. Podobno będę, ale jeszcze nie wiadomo. No Kasper... A ja chciałem serdecznie Petra przeprosić, bo chyba z nim wygrałem wagą. Mamy tyle samo punktów, po 4 punkty tylko wagą. I dziękuję bracie kochany, że mnie tu nauczyłeś trochę łowić. To mam nadzieję, że Kasper mi w Polskę też gdzieś opowie coś potrzebne. Już na Słoku powiem ci tam, jak te iżbiki na krótkiego bicza łowić, to ja ci wszystko powiem, nie? No. Dzisiaj trudne było łowienie, prawda? Tak, tak. Trudne, bo wiatr był pod kątem uciągu. No i to bardzo mocny, i to tak ciężko było łowić. Woda szybko płynęła. Dużo było tak... pustych zaczęć, bo ryba tak słabo trzymała, to tak ciężko było. No to nie było tak fajnie jak wczoraj. No, nie? Ja tak pechowo losowałem, bo dwa razy przegrałem sektorową jedynkę i dwa razy z drużyny to. Z kolegami z drużyny. No raz Radek mnie wyprzedził dzisiaj Franta. No. Ale to nie są dobrzy koledzy. To nie, to nie, nie. I dzisiaj Frantowi mówiłem, że mu coś dam, no. Jakby coś wypuścił obok szatni, nie chciał. No. Dobra, czekamy jeszcze na wyniki. Ale tak. Dziękujemy, Peter. No. Dobra. Dziękujemy. Jeszcze raz. To następny rok, zaś na tydzień tu przyjedziemy, tak, i będziemy lowić. Dobrze, nie ma problemu. První misie, Hron Radek, součet 2, 30 690. Zlato. Druhé místo, Pokorný Ondřej, součet 3, 36 690. A třetí místo máme, abych to přečetl, Lukáš Kasper, nebo tak nějak. Turecký. Součet 4 a 25 970. Gratuluju. A nyní bychom došli k celkovému vítězi. Tak pojďme si vyšetnout. Bravo.
delegacji mamy 8 godzin 42 minuty do domu. Proszę bardzo, Kacper. To był dziwny dzień, Basia, co? To był bardzo dziwny dzień, bo w sumie tak, zaczęło się pięknie, nęcenie, elegancko. Wszystko. Wszystko było tak, jak powinno być. Zalęta była taka jak wczoraj. Wszystko się zgadzało, no wszystko. No oprócz ryb. Tak, przez półtorej godziny nic nie złowiłem. Nic, kompletnie ani nic. Ja po prostu przyniosłam sobie parasolkę, rozłożyłam sobie koc i zasnęłam. Tak, i obudził mnie sygnał, koniec zawodów. No i marzenie, no byłam przekonana, że zero, no co może być w siatce, skoro nic nie było. A tutaj no taki zaskakujący troszeczkę wynik. Tak, ten wynik nawet mnie zaskoczył, bo 9 kilo, tak myślałem, że, bo ja tak trochę tych ryb złowiłem potem, weszły mi te ryby, ale nie myślałem, że tam 30 krąb i takich niedużych będzie ważyło 9 kg. Także to tak... To był dziwny dzień, naprawdę przez półtorej godziny nie umiałem złowić ryby, nie miałem brań żadnych, nie wiem czy tam stał jakiś drapieżnik, czy sąsiad aż tak brutalnie mnie zablokował, no nie wiem, po prostu nie miałem ryb, do tego jeszcze jakieś zaczepy. Ogólnie dzisiaj to bardzo szczęśliwie te trzecie miejsce w sektorze. No i jeszcze było zaskoczenie, bo czytają, my nie wiedzieliśmy w ogóle, myśleliśmy, że gdzieś czwarte miejsce, no piąte, tak na okładzie. A tutaj trzecie, Kacper. Tak, okazało się, że trzecie, tak szczęśliwie się porozkładali zawodnicy po sektorach i tak się ułożyło. No cieszę się, bo to jest bardzo dobry wynik. Mogę powiedzieć, że się dużo nauczyłem. Fajnie, naprawdę. No, a dzisiaj byłoby lepiej, gdybym miał też zestawy inne, cięższe zdecydowanie. Nie miałem dzisiaj dobrych zestawów, ale można powiedzieć, że w trudnej sytuacji udało mi się obronić. Tak jak wczoraj łowiłem niemalże na 100% swoich możliwości, to dzisiaj uważam, że to było dosłownie na połowę moich możliwości łowiłem poprzez złe spasowanie zestawów. Były za lekkie te zestawy na dzisiejsze warunki. Wiatr dzisiaj bardzo przeszkadzał. Sławień płynął jak szalony, no nie było to dobrze, no ale wynik jest super, trzeba powiedzieć. Tym bardziej, że no, co się dzieje w głowie zawodnika, jak przez półtorej godziny nie może złowić żadnej ryby, a dookoła wszyscy łowią, tak? Oczywiście. No dziwne, bardzo dziwne uczucie. No ale jakoś w głowie zawodów odżyło to łowisko i coś tam się udało złowić. Także Kacper, no gratuluję, przepraszam, że zasnęłam. No, może one na to czekały. Może czekały, kiedy ja zasnę. Tak. Czyli dziękuję za miły dzień i gratulacje jeszcze raz. Tak, jeszcze raz podziękowania dla brata kochanego. Tak, Peter. On jest ojcem tego sukcesu. Oczywiście. Jaki by nie był, ale to jednak bardzo dobry.